Siemanko, jestem Vertez, ze mną z Bobik! Elo, 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 jestem! I tak, jest tutaj Bobik, słuchajcie, zaczynamy dzisiaj versusy, ale na hubie. Otóż dlatego, że, słuchaj, będziemy robili przepowiednie. Pierłem, jak się zielono zrobiło. Uciekamy stąd szybko. No masz, ja tu zaczynam odcinek, wszystko elegancko, a ten zawalił bąka takiego, że jak się zatrzyma w miejscu na dłużej niż 3 sekundy, to się koło niego dym robi. No. O, taką grochóweczkę, a ty mówię ci... O nie. Dobra, dobra, nieważne, słuchajcie. Rozkminiłem, żeby przed dzisiejszymi versusami zrobić przepowiednie. Słuchaj, otworzę skrzynkę legendarną. Jak będę miał dobry drop, to będę miał dobre arenki. A jak będę miał słaby drop, to ty będziesz miał dobre arenki. Dobra, dobra. Otwieram, no. Otwieram. Wow. Także słuchajcie, dzisiaj skrzyneczki powiedzą prawdę bądź nieprawdę. O, żadna fajerwerka nie poleciała. Masz skrzynkę jakąś? Otwórz skrzynkę. Nie, posiadam 0 kluczy. Tak? To mogę za ciebie skrzynkę otworzyć. Jaką skrzynkę za ciebie otworzyć? Też taką samą? No taką samą, dawaj. Dobra, to otwieram teraz za Bobixa. Zobaczmy, to jest teraz za Bobixa. Zobaczymy, czy Bobix będzie miał więcej szczęścia dzisiaj. A świat rzuciło. Spadochron dostałem, mistyczny. Dużo expa, panie. Jeszcze skrzynie mist... O nie, Bobix, wygrałeś w tym teraz zestawieniu. Dobra, ale zobaczymy jak będzie na arenie, słuchaj. Trzeba na Quake'a, chciałem bić, nie na Quake'a, na Versusa. Dobra, zapraszam na Versusa. Panie Bobo. I dzisiaj według tego polecimy sobie klasę Kaprala. Także pamiętaj Kapral. Co tu tyle osób się nagle? Party, zaproś Bobix, ty. Zaprosiłem, jesteś tu gdzieś? Jestem. Tu, patrz, za tobą. No sad no bad? No. Dobra, ale już weź party, akceptuj. Już. Dobra. Wyniosę senik, bo ostatnio tradowałem i był fokus na mnie. Ej, to dobre, słuchaj. To pamiętasz jaka klasa? Kapral. Dokładnie, dobra. Bobik trenował, zobaczmy. O kurde, ale mnie złoi teraz. Ja nie trenowałem nic. No, trenowałem tak, że... A, szkoda gadać. Gdzie jest Kapral? Dobra, już mamy. Moja ulubiona klasa. Bo nie ma łuku. No, bez łuku to są właśnie fajne. A jest jedna taka, że ona z łukiem jest. To weź, w ogóle przypał. O! Dawaj. To bez łuku. Nie używamy łuku, bo nie mamy łuku. Nie ma łuku, gdy siedzą świnki na uchu. Elo, Benz. Mało brakowało. Aj. Skrzynia i co ty na to? Mam skin Timu. Jeszcze Mimu. Timu, League of Legend? Live League Legend. Bo ja cheatowałem, bo dzisiaj cheaty mam na odcinku. Nikt tego nie widzi, bo kamerku zasłaniam. Stop. Dobrze, jest. Kurde! Co jest? Coś nie halo. A bo ja mam tu mało miejsca, zaraz to zrobimy porządek. Bo tu mi piszą, że mam makro. Słuchajcie, dzisiaj gram na innej podkładce. Zużyłem sobie śliską podkładkę z takiego powodu, że po prostu moja druga myszka do drugiego kompa szalała na mojej podkładce od Razera, bo jak sobie zobaczycie podkładki, jakie Razer ma, to on ma takie z różnymi obrazkami. Kojarzysz może, Bobix? Tak, wiem. No, ja od G2 dostałem myszkę od Genesisa i ta myszka po prostu wariowała na tej podkładce, że tak szalała, to sobie wziąłem na to, jeszcze położyłem podkładkę taką śliską strasznie, a tamta nie jest śliska, bo tamta jest taka materiałowa. I właśnie testuję to w PvP dzisiaj. Znaczy, no nie tylko dzisiaj, bo ostatnio graliśmy w Trouble in Mineville, to powiem ci, że mi gorzej szło, ale zobaczę. W sumie teraz jest lepiej. No to haksy tu. O jak to tak? Dobra. No to lecimy. Cyk. Lecimy tu, cyk, akceptowane. No, ja tutaj muszę powyjaśniać osoby różne. Okej, to tam wybrałeś? Okay. Tak. Dobra, ja też. Chociaż pokazało, że już oddano głos na ten zestaw. No, bo jak pierwszy klikniesz, to oddaję głos. Dawaj, 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 dawaj. Aaaa, kurde. Dawaj. Come on, come on, come on, come on. Naparzam mocniej niż w Minecraft Party na kolikach. Już mi palec boli! Ła! Zdrętwał mi palec! Palec mi zdrętwał! Ła! O, mi coś przeskoczyło w palcu. Chyba złamałem palec. Do skitu, ła. Ty mówisz, że palec mnie cały nadgarstek boli. Kurde, powerbola będę musiał odpalić, sobie potrenować, kurde. Przez to, że mnie bijesz na PvP. Chamie. Parchaty. Szans nie daje w życiu, tylko bije ludzi. Kurde. Dawaj, i wtedy... Pracodawcy blachów bije. A o ty! No! Nie! Nie! Makarena! A ja wygrałem. A, dobra. A ile miałeś serduszek? Nie wiem. Kurde, nie wiem. No! Co jest? No, nie wygrywam coś ostatnio. Tak, do mnie Bobix nie słyszy. Co? Co? Nie wiem. Słyszałeś coś? No jakieś... Weź zamknij okno, bo tam wiatr się wieje. To czekaj, weź coś tam, weź coś sobie tam pomów chwilę. No tutaj sobie gramy taką marynkę paki, jestem tutaj, mimu jestem, jest elegancko. Beka z Bobiksa, o, jest to ma skin dziwny. Dobra, gotowy na kolejną rundę? No ale weź okno zamknij. Dobra, już. No. Już zamknąłem. Pyk. Chyba, że jeszcze dziury nie załatałeś. A, to pewnie dlatego. Wieje ostatnio. Dobra, dobra. A, bo ty wydałeś. Are you ready? Ready. No i wychodzimy. Wychodzimy, bo nie zagłosowałeś. Leave. Leave. Dawaj jeszcze raz. No ja myślałem, że jak ty wybierzesz, to już ja nie muszę wybierać. Ale nie wybrałem, ja sobie patrzyłem. Aha, super. No. Ty, jakiegoś szczupaka mi wylosowało. Co? Czekaj, bo mi z party wyszedłeś. Party zaproś, Bobix i ty. Party no. No kurde. Ja tu wołtuję, no nie patrzę, ale co nie Bobix, to ktoś w skinie Steve'a, halo. Kurde. Albo żeby nie było, żeby wszyscy myśleli, żeby, no, patrzcie, za kamerką ja nie mam żadnych haksów, zobaczcie, jest tylko 120 milionów FPS-ów, nie? To jest to. Tak niektórzy biorą słowa na poważnie, jak powiedziałem, haha, za kamerką mam i już by się posypało, nie? Tylko, o, co masz za kamerką? Haksy pewnie jakieś masz? Czy nie masz haksów? O, masz haksy! Ej, tu ktoś się pojawia, aha, bo to dobra, bo to jest spectator, dobra, elegancko. Tutaj sobie lecimy, tak o, normalnie, z buta. Ty, no co ty robisz, że to tak... O, co ty robisz, panocku? No. Miałem jakieś 4 serduszka. Albo 3,5, coś takiego. Znaczy, Bobik, powiem ci w skrócie. Kiedyś grałem na Versusach. Całe 4 bitwy. O! Jak nie 2. I z tego wszystkiego to była moja ulubiona klasa, bo tutaj właśnie była moja ulubiona zbrojka, mój ulubiony mieczek i tu mi się fajnie grało. No ja nie rozumiem tego, nie... Pojmę. Jak ja se grał sam, ale to ostatnio na streamku grałem, robiłem wszystkich jak chciałem, nie? No dobra, trzy razy. Ja wiem, Bobix, mam pomysł dla ciebie, który możesz zrealizować, kurde, tak szybko, że nawet cofniesz się w czasie i zaczniesz rzucać to wcześniej niż ja o tym mówię i to wy widzicie na odcinku Słowie Bobix. Możesz zrobić serię z Versusa, ale że wyjaśniasz po prostu tutaj graczy, bo nikt ci nie uwierzy, że ty tak naprawdę ich karasz. O, dobra, zrobię tak, no, no elegancko. No, wiem, najlepiej nagraj go i wstać, nie wiem, przed tym odcinkiem, dzień przed tym odcinkiem, żeby wszyscy ci uwierzyli, co ty na to? Dobra. No i zobaczcie, ja tu robię wszystkich jak chcę. Chodzę na arenę i robię wszystkich jak chcę. No, i zobaczycie, i zobaczymy, czy Bobix ma rację i pewnie zacznie nagrywać odcinek i nic nie ugra. Nie no, nie, kibicuję ci. Bo pamiętaj, że czym więcej ty wygrywasz, to znaczy, że jak ty przegrywasz ze mną, to ja wygrywam więcej. To jest takie fajne. O, a, no, jak ty wtedy ze mną wygrywasz, to wtedy jest mi smutno i muszę kminić dalej, co to zrobić, żeby Bobixa pobić. Ale dostałem rozwolnienia, patrz. Przejdźmy zatem do walki. Tak, wybierzmy Kaprala. Jesus. Się jeszcze cieszy tamtym uśmiechem, tak. Tima! Tima! Paka, 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 paka. Jaka paka, to nie CS. Paka, 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 paka. Poka, 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 Kaprala. Uuu, zacznie poka. Lol. Tutaj lecimy. Poka, poka, poka. Dobra, tutaj, cyk, cyk. Elegancko. O, trzy podrządki ty, Bobix. No! Wow. Bo mi pokazuje, że ty już masz mało tych, a ja tu jest jakiś, mi też nie tak wiem. Pokazuje, nie sugeruj się tym, tylko bij ciągle. Nie przestawaj. Ciągle bijesz i jest impreza, wiesz o tym, nie? O, tutaj elegancko i tak, pa, jak cię wyjaśniam zaraz szybciutko. Tylko tutaj muszę tak oso skręcę. Tylko nie kark, dobra, hop. I cyk! O. No nie. No nie, Bobix. No nie, no tak nie będzie, co nie? No nie, zero, mam zero. 11 minuta, Bobix, 0. Ej, to jest ale powiem... pechowy tydzień. Tak, powiem ci, że to jest zdecydowanie niefajne, jak za każdym razem wygrywam. Wiesz dlaczego? Bo widzowie będą myśleli, że w każdym kolejnym odcinku będę z tobą wygrywał. Dlatego wiesz, Bobix, musisz trenować spokojnie, ja wam mówię, ja jeszcze przetrenuję tak, że się zdziwicie. Dobra, I like it. To chodźmy, kolejna runda. Słuchaj, Bobix, weź tu walnij honorówkę jakąś. Co ty na to? Honoróweczka. No dobra. Dawaj. Cyk, cyk, cyk. Kurde, tu coś z myszką jest. Elegancko. Chyba za dużo w metinka grałem. Za dużo fishbotów? Z game modem? Czy ktoś chce zobaczyć? Aaa, mało brakuje! Jest! No. Okay. Powiem się, Bobik, że nie używałem, ani razu nie użyłem przycisku A ani D, tylko leciałem cały czas do przodu i biłem. Jak to? No chciałem zobaczyć, czy to dużo daje, jak ja sobie tak biegam po mojemu, wiesz? Jak widać, mi nic to nie dało, bo przegrałem. Ej, ale to jest dziwne, jak ja jestem 10 kratek dalej, to i tak nie. No, tędy. No. Jest, będzie, mało brakuje. O, ja nie wiem, jak to jest. No bo ja nie rozumiem tego tutaj. Jak możesz tego nie rozumieć? Czekaj, sobie teraz coś innego przetestuję. Uuu, panocku. O, nic nie widzę, gdzie jest Bobix. Jest! Teraz chciałem spróbować cię bić, tak jak kiedyś się biłem na SG, na takich pierwszych. No, no cóż. Brawo, Bobix, inaczej mówiąc. Czy chcesz ostateczną rundę bez taryfy ulgowej? No, już mogę ograć. O, postrzelał tam kośmiał, ja pierdziałem. Ty no, normalnie. No, zaczynam się bać. No, tutaj. Pa. O, to cię pojadę teraz szybciutko. Okej. Okay. Dobra. Dobra, bo teraz udawałem, że nie umiem się klepać, to teraz ci pokażę. No pomyślę ci pokażę. Jeszcze pomyślę, czy cię zabić. No dobra, nie, no żartowałem. Podoba mi się napis elo pod twoim nikiem. Taki bijesz kogoś i on znika. No elo. Elo. Ja bym się podkładka kończyła, dobra. No a! 4,5 serduszka. A niech to. A co, przetestuję coś innego teraz. Zupełnie innego. Znaczy, będziecie widzieli, że bije się tak samo, ale inne ułożenie no ręki. Ja nie wiem, ty masz jakieś, nie wiem co jest. U mnie pokazuje, że ty szybciej bijesz, jak ja nawet jeszcze nie jestem koło ciebie. Ale jest to, że szybciej biję, bo mogę szybciej po prostu klikać przycisk. Okej. Okay. No i przegrałem. Ale to jest tak dziwnie, u mnie pokazuje, że pa, ja jestem tutaj, no. A ty już mi bijesz. To może kwestia laga? Nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. To ja muszę teraz mody pokazać, żeby ludzie nie mówili, że mam haksy. Gdzie są mody w Minecrafcie do pokazania? Nie ma. Albo Optifine nie mam tutaj? Nie mam Optifine. Ostatnia rundka, chcę przetestować to bicie jeszcze. Dobra. Dobra. Czemu nie akceptujesz? No bo odrzuciło mnie, bo miałem escape. A, coś teraz. Szukanie gry. Akceptuję. Dobra. One more time. Are you ready for this? Ready, 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 ready. I cyk, dobra, no i elegancko. Co tu? No. Co jest? Ten tam rozwala klawiaturę, nie? Wszystko. Wszystko, co ma w domu. Zaraz poleci przez okna. Aj! Lepiej ci poszło niż ostatnio, bo mi 3 serduszka zostały. Bo kliknę sobie, nie chcą co. Co ty tam latasz, halo? No! No po, co jest? Nie wiem, kucasz. Aha, dobra. Aj! Nie no, nie no, nie no, escape! Escape, disconnect w ogóle, options, dalej nie widzę modów. Gdzie się mody pokazuje w Minecrafcie? Halo? Jak są zainstalowane. A bo ja Forge'a nie mam, bo ja na zwykłym jestem. A. No. To wiem, to wejdę w Controls. O, tutaj na pewno by było widać, że mam haksy. O, take screenshot F2, już haksy. O, że takie mam ustawienia. O, proszę bardzo. Proszę bardzo. Dobra, dziękujemy za oglądanie. Bobik dzisiaj zdecydowanie... No, dzisiaj to w ogóle to był... A szkoda gadać, szkoda gadać. Szkoda gadać. Ale jeszcze porobię tak wszystkich, że się zdziwicie, nie? Tak, także słuchajcie, wbijajcie na kanał Bobixa, zobaczcie, czy faktycznie posłuchał się i wstawił wersusy, gdzie tutaj ostro ciśnie. Zobaczymy, zobaczymy. Niech trenuje, bo tak jak już mówiłem, musimy zrównać się poziomem i później lecieć tylko w górę. A to jest bardzo ważne. Żebyśmy wymiatali na wszystkich minigrach ever, do których jeszcze siędziemy, które mają PvP w sobie. A powiem ci, że takie będą, takie będą. Na razie sobie tak lightowo tutaj ciśniemy, ale... Za jakiś czas coś się będzie tutaj działo. I będzie hardkorowo. I będzie legendarny powrót na Igrzyska Śmierci. Jak to powiedziałeś, a tak zdałem sobie na przybliżenie tego teamu i to tak zaczęło dziwnie. Dobra, dziękujemy za oglądanie. Do następnego. Na razie i cześć. Hej, hej. Hello. Cześć.